Halo, halo. Być, że ja Ciebie słyszę. Słyszysz O, mnie? tak, słyszę cię, no, już cię podgłaszam, podgłaszam. Dobra, okej, okay, Powiedz poczekaj, coś. sekundę. Ja teraz będę mówić, ja słyszę echo chyba. Może dlatego, że masz live'a Nie, nie, jest włączonego. okej. Poczekaj, 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 poczekaj. Już, słyszysz mnie? Poczekaj, ja Tak, to słyszę, zamykam. elegancko. Tak, bo ja słyszę echo, już. No. Poczekaj. Dobra, okej. Okay. To możemy lecieć. Dobra, to witam cię, cześć. Cześć, cześć. Dobra, czyli ty zadajesz pierwsze pytania? W zasadzie ty powinieneś To zadawać. znaczy, ty chciałeś ze mną rozmawiać, bo ja myślę, że już No tak. wszystko powiedziałem na transmisji na żywo, a ty tam usilnie przez te 2 godziny chciałeś ze mną rozmawiać, więc myślę, że. Więc ja w sumie pytań żadnych nie mam, więc jak mówiłeś, że chcesz ze mną porozmawiać, no to jeśli masz jakieś ty pytania, albo chcesz powiedzieć, albo coś wyjaśnić, to oczywiście, no śmiało możesz teraz mówić. Słuchaj, nagrywasz o mnie filmik, relacjonujesz, komentujesz moje filmy, Tak. mówisz, że nie masz do mnie pytań. Czy nie uważasz, że można by było od razu zadać jakieś pytanie? Bo To znaczy, no nie chyba, że masz mam. od razu, Nie, nie nie, masz żadnych nie mam pytań. żadnych, nie. To Wszystko, wszystko, wszystko wszystko. wiesz. Nie, Nie nie, mam. na przykład nie chciałbyś, bo ja widzę, jak oglądałeś prostrację. Znaczy, prostrację jakby komentujesz, ją tłumaczysz często, Tak? ale masz sposobność rozmowy od razu ze mną i wydaje mi się, że można by było jakieś pytanie bezpośrednio zadać. To znaczy, mógłbym Bo może oczywiście. masz na przykład. Tak? No mów, Nie, mów, mówię, no. że oczywiście mógłbym zadać jakieś pytanie, natomiast żadnego nie mam. To nie ja z tobą chciałem rozmawiać, tylko ty, mówię, podczas tej transmisji na żywo przez te 2 godzinki pisałeś, że chcesz ze mną porozmawiać. Ja tutaj ciągle odpowiadałem na i komentowałem twój film, jak to zwykle mam, jak ty mam w zwyczaju na swoich transmisjach na żywo oraz na kanale, ponieważ jestem kanałem komentary. Natomiast mówię, przez 2 godziny próbowałeś, znaczy próbowałeś, no chciałeś bardzo mocno, żebym z tobą rozmawiał, przeplatając to z jakimiś wyzwiskami w moją stronę, więc ja żadnych pytań nie mam. Nie wiem, o czym chcesz za bardzo rozmawiać. To słuchaj, powiedz mi tak, z czym się zgadzasz, jeżeli chodzi o moje wypowiedzi? Nie wypisywałem sobie. Na bieżąco Mówię, kiwałem głową, albo ale nie, tu wiesz materiał, ale tak. w momencie, gdy nie komentowałem, to zgadzałem się. Jakie masz największe zastrzeżenia do mnie? Do osoby, do tego, co wypowiadam, albo do tego, jakie mam poglądy? Ojejku, poczekaj, to ja ci tak mniej więcej, chociaż tutaj mogę wejść na swój scenariusz. Na pewno standardowo, miniaturka, to jest po pierwsze. To tak powiem wszystko, a później będziesz się mógł ustosunkować. Bo jeżeli masz posłuchaj, bo jeżeli No. masz zapisane, to będzie nam łatwo po kolei, wydaje mi się, że omawiać. Miniaturka, odpowiedziałem to w filmie, słyszałeś, Tak. co powiedziałem. Jasne. I jak ty to oceniasz? Oczywiście ja uznałem to, że ona i przyznałem rację prostacji, że ona może być niesmaczna. Okej, Znaczy, okay. wydaje mi Zgadzam się, się że z tym. nie, że może być, tylko jest. Tak, i to tak bardzo niesmaczna. Myślę, że nawet obleśna. Przyjąłem to, że niektórym się tak może, że czy większości może się to nie podobać. Mamy Okej, miniaturkę, dobra, tak? miniaturka. Kolejny punkt to jest ten moment, w którym wszedłeś z kamery do dzieci. Również tutaj odpowiedziałem na to, odpowiedziałeś również. Mówię, nie bardzo, za dużo nie ma sensu to, co teraz będziemy mówić, ponieważ ja na bieżąco komentowałem, ale jeśli już faktycznie chcesz ze mną porozmawiać, to okej. Okay. Natomiast nie, mówię, że to będzie wyglądało tak, że ja będę mówił po raz kolejny to samo. Moment wejścia z kamerą do dzieci, wypytywanie ich o Natsu i kierowanie rozmowy na te filmy Natsu, no było również niesmaczne. I widać było, Dobrze. że, znaczy według mnie, w moich oczach wyglądało to tak, jakby były spaszone. Nie mówię, że tak było. Według mnie, tak to wyglądało i mówię, całe te zajście, całe te wejście z kamerą, no było niesmaczne, tak samo jak miniaturka. Teraz tak, powiedziałeś, że prostacja ocenia mój jeden film. Sam jeden film. Poczekaj, daj mi chwilkę. Natomiast Patrz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.
Przepraszam cię, kontynuuj. No spoko, no spoko. Mówiłem o tym, że mówiliśmy o tym, że prostacja oceniła i ty też tak samo, że wejście z kamerą to jest coś złego. I nagrywanie tego fragmentu. Natomiast i prostracja, zauważyłem, że ona nie obejrzała więcej filmów niż jeden. Mhm. I też sam mówisz, że nie oglądasz. Oceniasz tak, tak. Ten jeden film. Mhm. Nagrałem 1400 ileś filmów. Mhm. Wydaje mi się, że fajnie byłoby, bo co innego jest, kiedy nagrywasz film raz w tygodniu o kimś, a co innego, i wtedy jakby tych materiałów nie masz za dużo, a co innego, kiedy omawiasz daną osobę. Zwłaszcza, że prostacja powiedziała, że omówimy twórczość Marcina Mazura. Okay. Powiedziała, omówimy twórczość Marcina Mazura, a skoncentrowała się na jednym, jednym materiale. Czy nie uważasz, że fajnie byłoby wziąć jednak inne materiały i zorientować się, że te osoby jednak są nagrywane, że pojawiają się, że ja z ich rodzicami razem wyjeżdżamy. No, wydaje mi się, że fajnie byłoby coś takiego wziąć pod uwagę. Dzieci tych, rodzice tych dzieci doskonale wiedzą, że nagrywam. Ja później z tymi dziewczynkami rozmawiałem, nawet było powiedziane, że przeprosiłem, bo im powiedziałem, że jeżeli macie z tego problemu jakieś, z tego tytułu jakieś problemy, to przepraszam. Ale dziewczyny mówią, że nie. Nie odebrały tego w żaden sposób negatywnie. I teraz mówienie o tym, wciskanie mi, że ja... Bo nie, słyszysz, tak? Tak, słyszę. Mhm. I mówienie, że one mogły się czuć zażenowane, albo to było złe. No okej, okay. Jeżeli ktoś wejdzie na mój filmik i obejrzy mnie pierwszy raz, może mieć takie wrażenie. Mhm. Natomiast gdybyś prześledził komentarze, jakie były od początku na tym filmie, ja właśnie o tym nie wspomniałem, zapomniałem wspomnieć, że nikt wcześniej nie zwrócił mi uwagi na to, że coś może być złego. Oczywiście moi widzowie mogą nie widzieć pewnych rzeczy, ale nikt nie mówił, że słuchaj, robisz coś złego. A wiesz dlaczego? Dlatego, że oni mnie znają. Jeżeli ktoś mnie ogląda, może nie codziennie, ale co któryś dzień, to ja jestem w pewien sposób jemu bliski, bo mnie zna. Zna moje zachowania, zna te osoby, wie, które osoby się pojawiają. Dlaczego nikt wcześniej z widzów nie powiedział mi, Marcin, ale tak nie powinieneś zrobić? Jeżeli prześledzisz, ja nie kasuję żadnych komentarzy, chyba że są wulgaryzmy, to od razu wpada do spamu. Mhm. Dlaczego nikt wcześniej, jak twoim zdaniem jest, jak ty uważasz, dlaczego nikt wcześniej mi o tym nie powiedział? Tylko dopiero dużo osób zwróciło na to uwagę, nowych osób, które mnie nie znają. Nie wiedzą, jak ja się zachowuję. Tak samo, wiesz, ciebie znają widzowie. Tak. Wiedzą, co ty robisz, jak się zachowujesz i tak dalej. No i teraz co? Ja wejdę na chwilę, na pół godziny i mam ciebie ocenić całościowo, jak to prostacja powiedziała. Ocenimy nie powiedziała twórcy... całościowo, tylko powiedziała twórczość. No, czyli ocenimy twórczość. Wiesz, to nie jest jeden film. Ocenimy twórczość, no to fajnie byłoby zwrócić uwagę na więcej szczegółów. Ja wytknąłem masę błędów takich jak mówiła o tym, że Miłosz nie chce być nagrywany. A vlog wcześniej właśnie mówiłem o tym. To znaczy ona nie powiedziała, że on nie chce być nagrywany, tylko widać jakby nie chciał być nagrywany. Bo to było jej odczucie. No właśnie. To było jej odczucie. W moim odczuciu również widać było, że ten starszy syn, tak? Czyli, że prawdopodobnie nie chciał być nagrywany. Tak, takie było moje odczucie. I wracając do wypowiedzi, bo mówisz, chcę odpowiedzieć. Według mnie jedynym błędem, jaki popełnia prostrację, jeśli chodzi o to, co teraz powiedziałeś, jest to, że powiedziała twórczość. Jeśli powiedziałaby na filmie, no to cała reszta się zgadza, ponieważ nie muszę oglądać, tak jak powiedziałeś, 1400 filmów, powiedziałeś, że ja mam filmów mniej, ponieważ nagrywam raz w tygodniu. Na YouTube jestem od 9 lat i na swoim kanale mam około 1200 filmów. I sprawa jest taka, że nie muszę oglądać każdego twojego filmu, ponieważ prostracja skupiła się na jednym filmie. Jedynym błędem, który popełniła, było to, że powiedziała twórczość, a nie, że dziś skupimy się na konkretnym filmie Marcina Mazura.
Moim zdaniem takich błędów popełniła więcej, bo omawiała jakiś temat, ale nie zajmowała, nie zwróciła uwagi na inne rzeczy. Natomiast wiesz co, ja chciałbym jeszcze wrócić do jednej ważnej rzeczy, czyli tego nagrywania Miłosza, czy w ogóle dzieci w pokoju. Powiedziałeś przed chwilą, że odnośnie mówienia prawdopodobnych rzeczy, czyli uznaliśmy, że to jest, ty tak uważasz, tak, że prawdopodobnie Miłosz był zażenowany. Zgadza się? Natomiast godzinę temu na swoim live'ie użyłeś takich słów. Jaki jest sens mówienia prawdopodobnych rzeczy? Nie, ja powiedziałem, że zdanie, w moim odczuciu. W moim odczuciu był zażenowany. Wrócisz i zobaczysz swoje słowa, w których powiedziałeś, jaki jest sens mówienia prawdopodobnych rzeczy. Więc sam mówisz o tym, żeby nie mówić o czymś, co jest prawdopodobne, ale jednocześnie mówisz o tym, że może być. W moim odczuciu. Powiedziałem to, co czuję, to, co widzę. Ty powiedziałeś prawdopodobnie o osobach, że ta osoba prawdopodobnie jest kukoldem, tak? Bo to było o tym. A ja powiedziałem o tym, tak, że dokładnie. W moim odczuciu, tak jak ta scena wygląda, że chłopak w moim odczuciu wyglądał, jakby był zażenowany. No właśnie, i teraz mówisz, że dlaczego mówić o takich prawdopodobnych rzeczach, a... Nie powiedziałem o prawdopodobieństwie, teraz nie mówię o prawdopodobieństwie, tylko mówię o moim odczuciu. A ty powiedziałeś, że prawdopodobnie tamte osoby są kukoldami. Tak. Ale użyłeś słów, jaki jest sens mówienia prawdopodobnych rzeczy. Dobra, słuchaj, nie chcę dalej tego ciągnąć, bo jakby to nie ma znaczenia. Natomiast wiesz co, chciałbym też wrócić w zasadzie od samego początku. Mianowicie, moim zdaniem, jesteś przewrażliwiony na swoim punkcie i teraz chciałbym nawiązać do przekręcenia mojego nazwiska. Okay. Chciałbym, żebyś wysłuchał, jak to wyglądało. Okej. To tylko się wtrącę. A propos przewrażliwienia na swoim punkcie, to ty 2 godziny nalegałeś, żebym z tobą porozmawiał. Ale kontynuuj. No ale tak, ale to nie jest przewrażliwienie na swoim punkcie. No myślę, że jest, ale... Chęć rozmowy, właśnie tak jak teraz, żeby wyjaśnić, bo widzisz... Okej, ponieważ jesteś, mówisz o przewrażliwieniu, więc jak to inaczej nazwać? Jeśli byś nie był przewrażliwiony, to czy serio byś oglądał całego mojego live'a, komentował jakieś tam wyrywne rzeczy i przez 2 godziny pisał, żebyśmy się spotkali na tym Discordzie, przeplatając to wszystko z wyzywaniem mnie od tchórzy, manipulatorów i żałosnych ludzi? A może to jest chęć wytłumaczenia? A może jest to chęć powiedzenia, usłyszenia, czyli chęci usłyszenia przez ciebie to, co ja mam do powiedzenia. Czyli przykładowo, jeżeli mówiłeś o tym... Ale jakie chęci usłyszenia przeze mnie? Poczekaj, zaraz się wytłumaczę. Odnośnie tego przekręcenia nazwiska. Jeżeli mówiłeś o tym nazwisku, o przekręceniu, to ja jak na czacie mam ci to wytłumaczyć? Jak ja mam ci na czacie powiedzieć swoją wersję? Nie jestem w stanie, zwłaszcza, że wrzucałem vloga w tym czasie, no nie jestem w stanie ci wytłumaczyć. Więc pozwól, że ci wytłumaczę odnośnie przekręcenia nazwiska. Montowałem ten film gdzieś tam bardzo długo i powiedzmy, że to był jakiś, nie pamiętam, który to dzień był, czwartek, strzelam, że to był, chyba to był czwartek, chciałem rzucić ten film w czwartek, ale byłem przemęczony tym wszystkim i podczas już gdzieś tam montażu zorientowałem się, że przekręciłem twoje nazwisko. W żaden sposób nigdy nie pomyślałbym o tym, że możesz pomyśleć, że to jest specjalnie przekręcone. Nie. Tylko dopiero później się zorientowałem, że przekręciłem. Natomiast ja nie muszę kojarzyć w pełni twojego nazwiska, bo jak widzisz, można w jakiś sposób, w łatwy sposób przekręcić go. I to moje już jest ciężej przekręcić. Używałeś odnośnie jakiegoś tam, nie pamiętam, na hu, tak? Coś tak, hajek, chujek, no. No, wiesz, że to jest słabe porównanie, bo... Znaczy, takie same porównanie według mnie. Spasiński, Spysiński, jedna literka. Hajek, chujek. No, wiesz o tym, że tamto jest obraźliwe. Spasiński również, wiesz co, powiem ci tak, jak ktoś wchodzi na mojego live'a i pisze, siema Spasiński, to wie, co tam, siema. Natomiast jak ty pod koniec swojego filmu z pogardą mówisz, no i Spasiński, jeszcze coś tam, no wiesz co, według mnie, po raz kolejny tu mówię, wyglądało to tak, jakbyś specjalnie to przekręcił. Możesz mieć swoje zdanie, po raz kolejny podkreślam, ja również mogę mieć swoje zdanie i tyle.
powiedz mi, dlaczego ja przychodziłem i powiedziałem, że przekręciłem nazwisko, ale nie byłem w stanie jeszcze raz tego filmu renderować, bo on trwa godzinę 20. Ja po prostu miałem już dosyć tego, bo zajmuję się rzeczami, którymi nie musiałbym zajmować się. Wszedłem do ciebie na live'a, przeprosiłem, wyszedłem zaraz, odczytałeś i jakby uznałem temat za zakończony. Więc jakby powtórzę jeszcze raz. Nie zrobiłem tego specjalnie, nawet nie pomyślałem, że to może być, no nie wiem, w jakiś sposób przekręcone negatywnie. Zwłaszcza, że tak teraz powiedziałeś, że zdarza się, że widzowie przekręcają. I być może To znaczy, oni dlatego ja. przekręcają żartobliwie, to w żartach jest. No to nie wiem, ja ani żartobliwie, ani w żaden inny sposób po prostu przekręciłem. Tak samo jak się pomyliłem przy Nexe i powiedziałem Nexu. Przykładowo tam w filmie odnośnie Zeba. No i to wszystko, tak mniej więcej. No dobra, to czytaj dalej te pytania. Znaczy, nie pytałem, tylko scenariusz. Kolejna to jest rozmowa z synem, ale to już druga, to już przegadaliśmy to. Poczekaj, bo tutaj ogólnie też nie chcę, wiesz, nie chcę poruszać wszystkiego, co mam w scenariuszu, ponieważ to będzie na filmie, No tak. ale jakieś tam główne takie rzeczy. Poczekaj. Moment. Dlaczego powiedziałeś, czuję kolejny pozew? To chodziło o mnie? Kiedy? Ja? No, tak powiedziałeś, czuję A, to kolejny pozew. jeśli chodzi o pozew, to ten, to. Kanapkę mi dajesz? Jeśli chodzi Gdzie o to jest? pozwy, to jeśli chodzi o pozwy, to ten, to. To gruź po pozew mam już tak naprawdę 8 albo 9 i ten. I zazwyczaj zdarzały się za właśnie jakieś takie najgłupsze rzeczy, więc to bardziej było w żartach. Taki powiedzmy rolling joke na moim No, kanale, okej. którzy moi widzowie kumają. A tak z ciekawości, czy wiesz, ile pozwów ja wysłałem? Nie wiem. Zero. Okej. Tak dla widzów Znaczy, też ciekawostka, bo. osoby, które mi groziły pozwami, również tych pozwów. Czekam, nie doczekałem się. Tutaj ogólnie jest, jeśli chodzi o kolejny film, bo tutaj nagrać tych 5 filmów. To w kolejnym filmie najwięcej rozmawiam o tym, o tych rozmowach z tymi po raz kolejny młodymi osobami. Z tymi młodymi osobami, i mimo że one mówią, że właśnie nie chcą oceniać tej Natsu, że nie chcą o niej mówić negatywnie, ponieważ nie znają jej historii, to ty gdzieś tam usilnie jednak mówisz: a chcielibyście tak pracować, a chcielibyście mieć taką dziewczynę. I to wszystko jest zrobione, powiedziane w taki sposób, jakbyś na siłę chciał uzyskać konkretną odpowiedź, żeby tylko zgadzała się z tym, co ty myślisz. Dobrze, i uzyskałem takiej odpowiedzi? Nie, ponieważ nie dali się gdzieś tam. Ponieważ nie ten. Nie dali się gdzieś tam. Nie chcę powiedzieć zmanipulować, tylko. No, mieli swoje zdanie do samego końca, co jest oczywiście bardzo fajne. Dobrze. A uważasz, że mógłbym tak sprawić, żeby na filmie pokazać tylko i wyłącznie materiały, które popierają mnie? Tak. Czy mój tok myślenia? No, mógłbyś tak. Mógłbym tak zrobić. Czyli przyznasz, że pokazałem materiały, które osoby, które wypowiadały się niekoniecznie tak samo, jak ja bym się wypowiedział. Czy uznasz, że to, że taki materiał, przygotowanie takiego materiału można uznać za rzetelny? To znaczy, gdybyś nie ten, gdybyś nie, nie, nie kierował i nie mówił takich rzeczy, które wyglądają, jakby miały wpłynąć na ich tok rozumowania i ich tok wypowiedzi, to oczywiście mógłbym powiedzieć, że są rzetelne, natomiast teraz tego nie powiem. Czy jako prowadzący mam wpływ na to, jakie mogę zadawać pytania, czy nie? Możesz, masz. No właśnie. Ja to wykorzystywałem. Czyli ja zadawałem pytania, otrzymywałem odpowiedzi. Te odpowiedzi nie były po mojej myśli, powiedzmy, uznajmy, ale wrzuciłem te filmy. Gdybym uważał inaczej, gdybym chciał to zmanipulować, albo gdybym nie chciał być rzetelny, to albo bym tego nie wrzucał, albo bym nagrywał do skutku inne osoby, które powiedzą tak, jak ja myślę. Nie Okej. uważasz,
że mógłbym tak zrobić? Mógłbyś tak zrobić, ale tutaj mówię, że skupiam się na kompletnie innej rzeczy niż na tej, co mówisz. Ja skupiam się na tym, że mimo wszystko starałeś się. Znaczy wygląda to tak, jakbyś starał się wpłynąć na to, żeby powiedziały tak i tak, czego ostatecznie zrobiły. I na tym się skupię. Nie na tym, że mogłeś coś zrobić, albo że mogłeś czegoś nie robić, tylko na tym, co ja aktualnie mówię. Słuchaj, ja na przykład lubię oglądać Mazurka rano w radio. Nie wiem, czy wiesz, który to jest nie. prowadzący. I on, dla mnie to jest najlepszy prowadzący. Kiedyś była w TVN-ie, jak się nazywa, Olejnik, tak? Taką znaną postacią, jeżeli chodzi o przeprowadzanie wywiadów. Jeżeli ktoś przeprowadza wywiad, w jaki sposób zadaje pytania, może też prowadzić, w jaki sposób ukierunkowywać narrację. Ale powtórzę jeszcze raz, gdybym ja chciał w jakiś sposób wyciąć dla mnie negatywne komentarze, ja bym po prostu tego nie zrobił. I tyle. Okej, okay, no właśnie, to ja uważam. No, kontynuuj. Okej, okay, no dobrze, no to już tak, to wszystko. Nie, to mówię, że tutaj po raz kolejny mogę powtórzyć, że chodzi mi o to, co ja powiedziałem, no ale mówię, no to będziemy powtarzać i to nie będzie miało za dużo sensu, bo ciągle powtarzali, no to gdzie tutaj ten sens. Kolejna, to chyba dwie albo trzy takie główne jeszcze rzeczy. W momencie, przy materiale, w którym komentowałeś Zeba, na samym końcu mówiłeś o Mandziu, że on coś tam o tym niefajnego powiedział i ty, że możesz wyciągnąć na niego rzeczy prywatne i brudy. I zastanawiam się, gdzie tu jest jakikolwiek sens, albo jeśli chcesz być brany za brany poważnie w internecie, czy nie wiem, gdziekolwiek, i jednocześnie mówisz, że jeśli ktoś tam Mandziu coś o tobie powiedział, a ty możesz coś wyciągnąć na niego, no to chyba coś tu nie gra, nie? Chodzi ci o ten materiał, który, że niby wyciągam. Tak, powiedziesz, że możesz z wyciągnąć. Przyszłości. Tak, ale nie o tym myślę. Tylko po prostu trzeba poczekać. To nie o tym myślałem, natomiast powiem ci jako ciekawostkę. Ale to nie o czym, ponieważ powiedziałeś, że możesz, że masz materiał, że możesz je wykorzystać. Tak, ale nie myślałem o tym materiale. A... Znaczy nie myślałem o tym materiale, żeby do końca go wykorzystać, tylko myślałem o czymś innym, że mam coś, no. Ja to opowiem o tym. Tylko potrzebuję jeszcze trochę czasu. Nie chciałbym nagrywać na niego filmu, ale ponieważ powiedziałem, że to zrobię, więc nie wycofam z tego. Tylko żeby to ocenić, to musisz mi dać jakiś czas. I wtedy zobaczysz, o co mi chodziło. Okej. Okay. Nie to, że pokazałem coś, tak samo było coś, nie wiem, czy to mogę... Czy to mogę mówić? Nie, to nie mów, to zostaw sobie na ten film, robiłem też coś taki, nie wiem, to się nazywa bejcik, przynęta. Chciałem zobaczyć, czy Mandzio albo Zebo są spostrzegawczy i zobaczą jakieś tam materiały, ale nie zobaczyli, więc nie analizowali dokładnie tego, co ja pokazuję. Okej, okay, dobra. No, chociaż to mogę powiedzieć. No ale mówię, dobra, okej. Okay. Okay, podsumowując, trzeba poczekać i dopiero się jakby do tego odnieść. Mm-hmm. Ale będzie o czymś innym. Główny temat będzie o czymś innym. Okej. Okay. Ostatnia rzecz, którą tutaj mam zapisaną. To, że ktoś nie chce z tobą rozmawiać, wcale nie oznacza, że się ciebie boi. Mm-hmm. Bo ciągle podkreślałeś, że jestem tchórzem, jestem tchórzem, tym manipulatorem. I jestem żałosny, raz. ponieważ z tobą nie chcę. No to wystarczy raz, to nie musisz powtarzać, ja wiem, ale ile razy to napisałeś. Dokończ, że mówiłeś, tak? Powiedziałeś, no? Że ciągle powtarzałem. Dobrze, powiedziałeś ciągle raz, dobrze. Powiedziałeś raz, że jestem oszustem. Nie, przepraszam. Nie. Raz powiedziałeś, że jestem tchórzem, raz powiedziałeś, że jestem manipulatorem i raz powiedziałeś, że jestem żałosny. Powiedziałeś to raz. Zgadza się. I tyle wystarczy. Okej, okay. Tak, powiedziałem. Dokładnie. Natomiast nie powiedziałem, że jesteś oczustem. Tak, przejęzyczenie. Wiele. Przejęzyczenie. Nie powiedziałem tego wiele razy. Tak, ale to nie skupiajmy się na tym, ponieważ jest to mniej ważne niż samo to, że wyzywałeś mnie tylko dlatego, żebym z tobą porozmawiał. No nie wiem, czy to wyzywałem, czy też no, nie. No wyzywałem, ponieważ nie uważam się za osobę żałosną i nie uważam się za
za to, że nie mam odwagi z tobą rozmawiać. Że jestem kim? Twoje, poproszę. Nie oszustem, tylko kim? Jak mnie nazywałeś? Że jestem tchórzem. A, za tchórza również nie uważam. No dobrze, ale podczas tego materiału też komentowałeś moją osobę. Tak, ale I też, nie no. zwyzywałem cię. Nie powiedziałem, że jesteś żałosną osobą. Nie powiedziałem, że jesteś gnidą, ani że jesteś oszustem. Więc to jest właśnie jakby powiedziałem, że Ale zasadniczą już różnicą zaraz. jest to, że ja mogę o tobie mówić w jakiś powiedzmy w kulturalny sposób, ale mogę mówić o tobie mocno, ale ani razu się nie zwyzywałem. Ale ja nie powiedziałam o tobie, że jesteś gnidą. Dlaczego powiedziałeś, że gnidą? A kiedy powiedziałem, że nazywałeś mnie gnidą? No, przed chwilą mówiłeś. Poczekaj, 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 poczekaj. Daj mi chwilkę. Odnośnie gnidy. Poczekaj, poczekaj, daj mi chwilkę, ok? Chwileczkę mi daj. Poczekaj, daj mi chwilkę. Chwilkę, sekundkę mi daj. Powiedziałem, że jesteś gnidą, ani że jesteś oszustem. Więc to jest właśnie jakby powiedziałem, że A, zasadniczą różnicą. faktycznie. Ja powiedziałem, że ja nie powiedziałem, że jesteś gnidą i oszustem. Jeśli już czepiamy się za słówka, to powiedziałem, nie nazywałem ciebie gnidą i oszustem. Nie powiedziałem, że ty mnie tak nazywałeś, tylko jeśli już czepiamy się i łapiemy się za słówka, to dokładnie powiedziałem, że ja cię tak nie nazywałem, jeśli już tak wchodzimy w szczegóły. No tak, ale to wiesz, używanie takich słów widzowie mogą pomyśleć, No wiesz, że o tobie tak ale to mówili. mówię, no to jeśli przez większość twojego filmu mówisz, żeby ktoś nie wsadzał ci w usta słów, których nie wypowiedziałeś, no to również chciałbym, żebyś tego nie robił w moją stronę. No, ale to jest taka wiesz, sugestia. No No, nie do tak można końca, to uznać. Ja ponieważ... tak Okej, no to ale to wiesz, to tak to każdy ma uznam. własne zdanie, nie? Teraz jeszcze jedno, bo powiedziałeś takie słowa, że skupiłem się na nadcu, a nie na problemie. A ja uważam właśnie od samego początku, od samiutkiego początku, od pierwszego filmu, który nagrałem, że ja właśnie mówię o problemie. Właśnie o to mi Tak, chodzi, że ja mówię ci. mówiłeś, że mówisz o problemie, natomiast skupiasz się na co mimo wszystko. Ja wiem o tym, wiem. Oglądałem dokładnie twoje filmy i też mam to w scenariuszu jakby opisane. Wielokrotnie powtarzałem, że nie chodzi mi o to, co ona zrobiła, tylko chodzi mi o to, co mogą zrobić dziewczynki, Tak, ja które ją wiem, że tak oglądają. powiedziałeś. Ja wiem o tym, wiem, że tak powiedziałeś. No ale nie, bo powiedziałeś, że odwrotnie, że skupiłem się na natsu, a No bo nie na skupiłeś problemie, się. a Bo nie. ja wiem, że powiedziałeś, ale mimo wszystko skupiłeś się na Natsu. To jest słowo klucz. No, no nie, no właśnie o to chodzi, że ja skupiłem się na problemie. Znaczy, twoim Właśnie o to zdaniem, chodzi. ja uważam zupełnie, zupełnie Tak. inaczej. Że mówię, powiedziałeś Czy o zgadzasz się z problemie, tym, że. o problemie faktycznie powiedziałeś, natomiast skupiłeś się mimo wszystko również na Natsu. No oczywiście, no bo na czymś się musiałem skupić, ale Ale przed chwilą generalnie powiedziałeś, że nie tego nie chodziło mi zrobiłeś. o. Ale nie chodziło. No poczekaj. Ale nie chodziło mi o samą Natsu, tylko chodziło o problem, No który tak. wynika z tego. Także, a Natsu oczywiście, no przecież nie mogę powiedzieć nie umując Natsu, dlatego że no ona jest tym głównym tematem, ale mi nie chodzi o Natsu, chodzi mi o problem. I od samego początku właśnie o tym mówię. Ja nie mówię o czym innym. Ja mówię o tym samym. Dużo osób w ogóle nie słyszy tego, że mnie nie obchodzi, co ona robiła. To, że ona to robiła, to dla mnie nie ma znaczenia. Od pierwszego filmu cały czas mówiłem, że mnie nie interesuje, co ona robiła. Chodzi mi o to, żeby po prostu mówić o problemie i nie normalizować, bo dla mnie to jest prostytucja, nie normalizować tego, co ona robiła, do czegoś normalnego. Nie traktować tej pracy z inną pracą. I od razu ci zadam pytanie. Czy zgadzasz się właśnie z tym, że taka praca na sekskamerkach to jest normalna praca? Ja nie mówię, że ona jest potrzebna, czy nie. To znaczy, Tak. Tylko. ja powiedziałem na swoim filmie i na tym, na filmie o Natsu i na live'ie powiedziałem, że nie będę publicznie spekulował nad słusznością tej pracy, więc tutaj taka odpowiedź ode mnie. Czyli nie chcesz odpowiedzieć? Tak, czyli publicznie nie chcę o tym mówić, ponieważ jakby nie zgłębiłem się, nie rozmyślałem o tym, a nie chcę palnąć głupoty. No, ale tutaj to trzeba rozmyślać. To znaczy, no już odpowiedziałem. Bo wydaje mi się, że to jest właśnie to jest jakby najważniejsze w tym wszystkim. Dlatego, że prostracja mi zarzuciła, tak, z tego co ja odczytuję,
najbardziej to, że ja uważam, chociaż zupełnie inaczej to było, że uważam pracę na seks kamerkach jako coś gorszego. Ja na tym filmie, który oglądałeś, mówiłem, że czym innym jest wartości człowieka, a czym innym jest sama praca. I ja na przykład, i widzisz, i tutaj też trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedno. Wspominałeś o tym, że każdy ma jakieś tam swoje poglądy. I ja swoje takie poglądy mam. One nie muszą się wszystkim podobać. Oczywiście. Ale jeżeli one się nie muszą podobać, przyznasz rację. Tak. Że nie każdemu musi się podobać. Tak. Nie każdy, stąd są różne partie, wybieramy różne partie, głosujemy na różne osoby, albo za dobrym ładem, albo nie. Tak samo jest ze mną. Ja mogę być w oczach młodych osób, ja mogę być boomerem, starym gościem. Ale to nie znaczy, że mam nie bronić swoich poglądów. Moim zdaniem moje poglądy nie są jakieś bardzo odjechane, ale nie zgodzę się z tym, z normalizowaniem pracy na seks kamerkach do czegoś normalnego. I widzisz, ja na przykład od ciebie oczekiwałbym, od ciebie czy od innych twórców, żeby właśnie w tym temacie się wypowiedzieć. Mam zastrzeżenia do was, że nie wypowiadacie się, bo jest to trudny temat, bo możecie zajść za skórę innym osobom. Dlaczego, jeżeli jesteś komentatorem, komentujesz, wypowiadasz się na różne rzeczy, nie chcesz tego skomentować, czegoś, co w zasadzie jest proste do skomentowania. Tutaj nie potrzeba żadnej wiedzy, nie wiadomo jakiej, nie potrzeba nie wiadomo jakich dużych przemyśleń. Wczuj się w rolę ojca. Ale tak, nie chcę się wczuwać w rolę ojca, bo teraz już za daleko odlatujemy. Ja po raz kolejny podkreślam, że ja, na przykład w przeciwieństwie do tego, co ty mówiłeś, nie chciałem skupiać się nad słusznością tej pracy, tylko skupiłem się na problemie. I w moim filmie faktycznie masz omówione trzy problemy związane z tą całą sytuacją. Natomiast temat tego, czy to jest słuszne, czy jest niesłuszne, czy zrobiła dobrze, czy niedobrze, pominąłem, ponieważ myślę, że to jest o wiele mniej ważne, aniżeli następstwa, które mogły się wydarzyć, albo które się wydarzyły. No właśnie, o tych ja następstwach mówię. Nie tylko, nie tylko. Właśnie chodzi o to, że nie tylko. Mówisz, że w ogóle nie będziesz się na niej skupiał, ale mimo wszystko też się skupiasz. O to chodzi. O to ciągle to powtarzam. Skupiam się przede wszystkim na tym, jakie mogą być konsekwencje normalizowania takiej pracy. I chodzi mi o to, żeby inni też się wypowiedzieli. Zwróć uwagę, że nikt się nie chce wypowiadać. Dlaczego? Ponieważ, mogą nie mieć ochoty. To, że ty czegoś oczekujesz, to nie znaczy, że to się stanie. Zgadza się. Ale czy tego nie oczekujemy od osób, które komentują? Ode mnie osoby nie oczekiwały tego, ponieważ znaczna część osób i komentarze, które czytałem, skupiły się na tym, że osoby mi pisały, że fajnie, że podszedłem do tego tematu w ten sposób, a nie, że skupiałem się na tym, czy to, co robiła, było słuszne. No dobrze. Ja uważam, że powinienem się wypowiedzieć w tym temacie i poruszyć ten temat. Okej. Okay. Takie jest moje zdanie. Że wielu twórców unika tego tematu. I nie rozmawiają na ten temat, no bo wiedzą, ja oczywiście, ja powiem ci tak szczerze, ja nie wiedziałem o tym, że jakby, nie wiem, czy w ogóle o tych o protestach feministek to słyszałeś? O czym? O protestach feministek. Czy angażowałeś się jakby w... Ale tutaj myślę, że moglibyśmy nie wchodzić na tematy protestów feministek czy coś, ponieważ spotkaliśmy się tutaj w innym celu, żeby skomentować jednak stricte to, co dzisiaj oglądałem, tak? No właśnie, bo posłuchaj, bo chciałem tobie powiedzieć, że właśnie to, co zrobiłeś teraz, czyli unikasz tego tematu, bo wielu twórców unika tego tematu. Właśnie, ale nie, dlatego... ale spotkaliśmy się, żeby porozmawiać okay, na pewien temat. Okej, okay, tak, ale to jest właśnie jakby, to jest taki może poboczny temat, ale ważny dla mnie. Okej, okay, ale to dla mnie tego, ważnym tematem jest, nie wiem, sztuka. Ale nie wyskakuję teraz sztuką i nie opowiadam ci, że bardzo fajnym graficiarzem jest Banksy, tylko mieliśmy skupić się na Natsu, na tym, co powiedziała Prostracja i na tym twoim filmie. A teraz odbiegam od tematu. No ale wiesz doskonale, że sztuka do tego tematu nie ma nic wspólnego, a jednak feminizm ma wiele wspólnego. Dlaczego?
Dlatego, że pierwsza dziewczyna, która się wypowiadała, to właśnie feministki zaczęły bronić Natsu. Mhm. To jest wspólnego. Ja nie odbiegam od innego tematu. Nie mówię o sztuce, o Banksy. Mhm. Banksy. Tylko mówię o feminizmie, czyli o grupie po ruszeniu kobiet, które są zorganizowane, które są wyśmienicie zorganizowane w internecie. I wydaje mi się, że wiesz o tym, że po prostu jaką mają siłę i niektórych tematów nie warto poruszać. Ja ten temat poruszyłem. Niejako, nie wiedziałem, że to jest tak trudny temat, ale ja się po prostu nie boję trudnych tematów. Okej. No i tyle. Dobrze. Także feminizm jest dla mnie, jest pobocznym tematem, ale jest bardzo ważny. Natomiast jeżeli mówimy o sztuce, troszeczkę wyśmiewałeś się z tego, jak komentowałem prostrację zdjęcia i było użyte, że to były zdjęcia profesjonalistów. Nie ma znaczenia, kogo ona oceniała. Ja chciałem wytknąć, wspomniałem o tym filmie, ja nie znoszę jakiegoś tam wyśmiewania się. Ja wiem, że moje wypowiedzi można łatwo... Nazywając mnie tchórzem, nie wyśmiewałeś mnie? Wyciągnąć. Tak, ale to nie jest do osób, których jakby... których nie znam. Tylko jeżeli ktoś na przykład mówi coś na mój temat, obraża mnie, to ja wtedy inaczej reaguję. Mhm. No to ja tak samo. Prosta. No właśnie, więc to jest moja reakcja. Ja po prostu tak reaguję. Natomiast ja wielokrotnie w przeszłości broniłem młodszych osób i nie znosiłem wyśmiewania się. Wspomniałeś o aferze z energetykami. Mhm. To pierwsze, wiesz dlaczego jakby ten temat był poruszony z Wiruzerem? Bo na jego kanale widziałem filmy, w których wyśmiewa się dzieciaków. Zwykłe filmy. Mhm. Nie znoszę tego. Mhm. Czyli nie chodzi mi o to, po prostu nie lubię, jak jakiś twórca czy ktoś znajdzie jakiś filmik, gdzie dzieci się coś bawią i się nabija z niego. Mhm. I z tego powodu gdzieś tam dalej się ciągnęło to z Wiruzerem, ale takie właśnie filmy u niego znalazłem. No dobrze, a powiedz mi w takim razie taką rzecz. Bo jakby bardziej bronisz tutaj, też nie widziałem tego twojego filmu, ale po tym, jak się zachowywałeś i po mimice twarzy, no, można łatwo to ocenić, wiesz, w którym momencie, kiedy na przykład mówi coś prostracja, to bardzo często twoja gestykulacja jest zupełnie inna. Mhm. Więc moim zdaniem bardzo często się z nią zgadzasz i na przykład miałbym do ciebie takie pytanie. Mhm. Odnośnie samego filmu, czy zgadza się z tym, że film powinien być plus 18 ustawiony, czy też nie? Nie, i to na live powiedziałem, że nie. Ja tego nie widziałem. Ja szedłem tam od momentu, kiedy powiedziałem, czyli to było chyba manipulacja, tak? Że chyba odnośnie manipulacji. Dobrze, a powiedz mi taką rzecz. Co sądzisz na temat właśnie tej edukacji seksualnej? Czy takie moje podejście luźne to jest ok, czy jednak nie powinno, wiedząc, że ja nagrywam filmy? To znaczy, ja powiedziałem również... Czy nie powinienem tego... Mów. Przepraszam. Czy nie powinienem na przykład takich tematów podejmować? Znaczy, czy oczywiście... uważasz, że... No, oczywiście możesz to robić i myślę, że nie chcę powiedzieć za wszystkich, że każdy ci powie, że powinno takie tematy się poruszać, tylko chodziło o sposób. To nie chodzi o poruszanie tematu, tylko o sposób poruszania tematu i o nic więcej. Bo dla mnie to na przykład to jest luźny sposób. Okej. Okay. A powiedz mi tak, to jest luźny. A powiedz mi teraz taką nie rzecz. Bardzo. Bo to widzisz, to jest kwestia tego, jak jesteś wychowany, jak się zachowujesz. Tobie na przykład, jakbyśmy się spotkali, może mógłby mój styl ci się nie podobać. Mhm. Bo może się nie podobać. Nie każdemu taki styl może się podobać. To znaczy, na przykładowo, moja gdzieś tam otwartość też pewnym ludziom nie będzie się podobać, bo będą myśleć, że ja jestem, wiesz, że naskakuję na daną osobę. To tak może być i to jest normalne. I dlatego sobie wybierasz przyjaciół czy inne osoby, czy dziewczynę, czy żonę, wybierasz sobie taką, która będzie ci odpowiadać. I powiem tobie, jeszcze z żoną nie rozmawiałem na ten temat,
chyba że słyszę teraz, nie, ja mam słuchawki. Nigdy mi nie powiedziała, że zrobiłem coś złego. I teraz tak, i teraz na pewno, nie czytam też komentarzy, nie wiem jakie są twoje komentarze, ale na to pewno znaczy... napiszą coś... No mów, przepraszam. Bo ja nie czytam tych komentarzy, ale na pewno po tych słowach, jak ja powiedziałem, że moja żona nic mi w tym temacie nie powiedziała, to założę się, że pojawią się komentarze takie, jaka ona jest, że mi pozwala na coś takiego. Ale to jest kwestia indywidualnego wychowania, zachowywania się. I to jest ta różnica. Osoby, które mnie znają, wiedzą, jaką jestem osobą. I wiesz, jeżeli ktoś przyjdzie, jeżeli ty przyjdziesz pierwszy Ale co raz... to ma, co to ma za znaczenie, że osoby, które ci znają, wiedzą, jaką jesteś osobą, skoro my oceniamy jedynie to, co pokazujesz nam w internecie, a sposób, według mnie, według znacznej ilości osób, które gdzieś tam w komentarzach nawet widziałem oraz osób na mojej transmisji na żywo oraz osób komentujących, twój sposób mówienia o edukacji seksualnej albo podejście do tematu nie był luźny, tylko myślny. No dobrze, tylko oceniasz mnie na podstawie jednego filmu, a nie... Ale nie oceniam ciebie, oceniam twoją twórczość. Znaczy oceniam ten film. No, oceniasz jeden film. Tak. No właśnie. I ja się na przykład nie zgadzam z tym, żeby oceniać osobę, która publikuje prawie codziennie czy codziennie, żeby oceniać na podstawie jednego filmu. Okay. Bo być może, gdybyś mnie oglądał, tak jak wielu innych moich widzów, to oni by nic nie zauważyli. Nic nie byłoby. To samo na przykład, ta sama sytuacja była z energetykami. YouTube wyłączył później komentarze, ale ja gdybym wiedział, że jest coś nie tak, ja ten film bym usunął. Tylko on się pojawił i nagle wiruzer gdzieś tam, nie wiem, 7 miesięcy, może rok czasu, roku czasu nagrywa film. I nagle wtedy wielka burza. I o to chodzi, że mnie można oceniać i można mnie krytykować. I to mi się podobało, że wtedy, w tamtych czasach, Karionar, Wogran, czyli Hami, Prostak, Wiruzer, oni obejrzeli właśnie wiele filmów. Bo to było widać, że mi wytykali różne inne błędy. Czyli, że tam na przykład gdzieś tam kark złamałem i tak dalej. Tylko dzisiaj też byłem na plaży, bo jesteśmy nad morzem i dzisiaj też się z synem biłem. Po prostu, wiesz, to są wygłupy. Nieraz te wygłupy się źle kończą. Może być ojciec taki, który... No nie wiem, czy ja tutaj... Przykładowo, powiem ci na swoim przykładzie. Mój... No nie poświęcał mi dużo czasu. Ja poświęcam swoim synom dużo czasu, wygłupiamy się. Nieraz się palnie jakąś głupotę. Nieraz się zrobi coś złego. Nieraz powiem coś za dużo. Ale nie ma możliwości, żebym w codziennych filmach, bo moim zdaniem codziennie można się do mnie dowalić. Każdego dnia, jakbym nagrał film, to każdego dnia się dowalisz. Można się doczepić, bo to jest normalne. To jest tak jak ludzie, którzy, wiesz, komentują innych i wiesz, i plotkują, że ten wygląda tak, ten tak. I to jest to, że można łatwo oceniać innych, ale gdybyś mnie oglądał częściej, to może być inaczej. Nie zrozumiał. I tylko to. To znaczy, a ktoś, komu się... Tak, no. Tak. Nie, bo tutaj dwie rzeczy. Ja ciągle podkreślam, że twórczość, ogólnie na przykład to, co powiedziała Prostracja, twórczość, twórczością można dawać również jeden film, to jedna sprawa. Natomiast ciągle tutaj chodzi o to, że wszedłeś do z kamerą do jednego i drugiego dziecka i zacząłeś w taki sposób mówić takie rzeczy. I to nie chodzi o to, że ten sposób jest luźny, tylko ten sposób wydał się mega obleśny i tyle. Natomiast jeszcze jedna sprawa, bo tu mówisz, że dopiero po filmie Prostracji ludzie zaczęli ci wytykać błędy. 3 miesiące temu była sytuacja z Kamusiem, gdzie naśmiewał się z niepełnosprawnego i wszyscy mu przyklaskiwali. Było wszystko okej. Dopiero w momencie, gdy ktoś zwrócił uwagę, że to nie jest okej, ludzie zauważyli, że to nie jest okej. Więc to, że Prostracja wytknęła ci jakiś błąd, albo wytknęła ci coś, co jest obleśne, ja też mam takie zdanie, nie będę ukrywał, to nie znaczy, że to, co ludzie piszą teraz, albo że oceniają ci te komentarze, to jest jakiś jej wpływ, tylko ludzie mogli zauważyć, że ludzie mogli zauważyć i podzielić jej zdanie, że to, co robisz, jest właśnie, no, nie bardzo. I tak tutaj, to jest analogia do sytuacji z kamerzystą, gdzie wszyscy przyklaskiwali, dopiero później zauważyli, że coś jest nie tak. Wiesz, jak się nazywa to w psychologii?
Psychologia tłumu. Czyli idziesz za tłumem. Nie mamy wykształconego społeczeństwa na tyle, żeby w pełni wszystko rozumiało i samemu analizowali. Za i przeciw. Psychologia tłumu polega na tym, że ja mogę coś powiedzieć i moi widzowie też pójdą za mną. I oni będą za mną szli, bo ja tak powiedziałem. I na tym to polega, ta psychologia, że po prostu ktoś coś powie, a inni wierzą w to. I my, czyli twórcy, a może inaczej powiem ci, ja jako twórca, czasami mi się zdarza mówić coś takiego do widzów, że ale pamiętaj, że ja też mogę manipulować. Czyli ja swoim widzom mówię, widzisz, to jest ta właśnie ta szczerość. Czasami mówię, że słuchaj, myśl samemu, analizuj samemu, a nie tak, że słuchaj tego, co ja powiem. Ja też tak często mówię na swoich filmach i transmisjach. I trzeba o tym mówić, bo moim zdaniem no, jesteś szczery i oni gdzieś tam... W ogóle mamy problem ze społeczeństwem i z tym, że ludzie nie myślą. Wiele osób. Takimi ludźmi co się robi? Łatwo się nimi steruje. Mhm. Oczywiście taka osoba nie przyzna się do tego i teraz wiele osób, które ogląda i słucha nas, myśli, ale o czym on gada? Ja na pewno taki nie jestem. Ale niestety, większość społeczeństwa mamy takiego, to są ludzie, którymi po prostu łatwo się steruje. Czy to są wybory samorządowe, czy jakiekolwiek inne. Idą ludzie i często głosują albo wybierają decyzje, bo ktoś im gdzieś tam podpowie. I dlatego fajnie, kiedy się mnie pozna lepiej, bo wtedy na pewno byś inaczej na to patrzył, a jeżeli byś nie patrzył, to byś po prostu powiedział, a słuchaj, no kurde, nie no, mi się jego zachowanie nie podoba. No i tak zrobiliśmy, że powiedzieliśmy, że twoje zachowanie się nie podoba. Ale tu mówię, my oceniamy tylko to, co widzimy, to, co przedstawiasz na... Ja nie oceniam ciebie, Marcina Mazura, jako człowieka, tylko oceniam Marcina Mazura jako twórcę, a raczej jeszcze szczególniej Marcina Mazura zachowanie na tym filmie. Tylko tyle, nic więcej. No tak, ale oceniasz nie znając mnie. Ale ja cię nie muszę znać, ja oceniam to, co zrobiłeś. No widzisz, a ja bym chciał, żeby... Dobrze, 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 okej, okay, dobrze. Czemu nazwałeś mnie tchórzem? Czemu nazwałeś mnie tchórzem? Czemu powiedziałem, że jestem żałosny? Nie znając mnie, bo mnie nie znasz, mnie, prawda? Poczekaj, ale poczekaj. No bo teraz mi przerywasz. Powiedziałem tobie, że jesteś żałosny. Jest możliwość to powrotu do tego? Dlatego, że coś tam wypowiadałeś się, to w jakichś tam słowach. Ja tego nie pamiętam. Ale nie znasz mnie. Jakbyś mi... Ale tak, ale mówiłem na temat tego, bo ty wypowiadaj się na mój temat. Mhm. Okej, okay, no właśnie, to ale... nie ja, no. Ale poczekaj, to nie ja mówiłem na twój temat, to nie tak? Ja oceniałem ciebie, tylko ty wypowiadałeś się na mój temat. Tak, ale ja ci nie... Dlatego... No, kontynuuj. Oceniałeś powiedz. Mnie. Mhm. Podczas całego filmu mnie oceniasz. To jest ocena. Natomiast teraz widzisz, teraz rozmawiamy i ja ci mogę powiedzieć, co mi się podobało, co nie, albo... A wtedy nie chciałeś. I nie pamiętam, czego to dotyczyło, ale to ty mnie oceniałeś. I ja dlatego powiedziałem, że to może być żałosne. Natomiast cały czas to ty oceniasz mnie. To czemu nazywasz mnie tchórzem? Skoro nie lubisz oceniania, skoro nie lubisz oceniania, czemu nazywasz mnie tchórzem? Nazwałem cię tchórzem, bo nie chciałeś rozmowy. Ale to nie jest oznaka tchórzostwa, tylko niechęci rozmowy. A nie znasz mnie, a ciągle podkreślasz o tym, że żeby dopiero, że jak kogoś nie znamy, to nie powinniśmy tak mówić. No to a sam to robisz. Więc czemu oczekujesz od kogoś, żeby tego nie robił, mimo że sam to robisz? Oceniałem twoje zachowanie, dlatego że rozmawialiśmy, tak. Kazałeś mi pisać, tak. A ja poprosiłem o rozmowę. Mhm. A ty cały czas od tego uciekałeś. Nie uciekałem. Pisanie to również rozmowa. No ale wiesz, o co mi chodzi. Tak, ja wiem, o czym mówisz, jak najbardziej wiem, o czym mówisz, tylko... Wiesz, w którym momencie zmieniłeś narrację? Jak ci widzowie cisnęli, że dawaj go na Discorda, dawaj co, że pękasz i tak dalej. Nie, absolutnie nie. Od samego początku myślałem, żeby z tobą porozmawiać, później jak zaczęłaś mnie wyzywać, to zmieniłem zdanie, a później pomyślałem sobie, dobra. Mogę z tobą porozmawiać, ale jeśli zaczniesz krzyczeć albo coś, to zakończymy rozmowę.
Absolutnie. Było wrażenie. Moi widzowie nie, żaden z moich widzów nie napisał mi, że pękam albo coś. Wręcz przeciwnie. No, Ludzie odradzali mi, żebym z tobą rozmawiał. to było inaczej. Natomiast No właśnie. chciałeś rozmawiać, powiedziałeś, że chciałeś rozmawiać, ale później nie to, że ja cię wyzwałem, tylko powiedziałeś, że nie będziesz ze Wyzwałeś. mną rozmawiać. Nie, ale poczekaj. Nie, nie. Bo teraz mówisz, bo nie chcę się, wiesz, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jest bez sensu. Ale powiedziałeś tak, że chciałeś ze mną rozmawiać, ale jak usłyszałeś, jak przekręciłem twoje nazwisko, to nie będziesz rozmawiał. Więc nie było tak, To był jak ty drugi przed chwilą powód. powiedziałeś. To był drugi powód. Od samego początku mówię, że pierwszym powodem była niechęć rozmowy. Drugim powodem było specjalne przekręcenie według mnie nazwiska. I ciągle to powtarzam, Ale a ciągle zapominasz o tym pierwszym, że po prostu nie chciałem z tobą rozmawiać. Przed chwilą powiedziałeś, że nie chciałeś ze mną rozmawiać, a jednak chwilę wcześniej mówiłeś, że chciałeś rozmawiać. Tak. Przed chwilą. Okej, dobra. Czy uważasz, że powinienem poruszać ten temat? Czy uważasz, że... Albo jeszcze inaczej. Słuchaj, prostacja nagrywa na mnie film. Drugi. Jako odpowiedź. Jak oceniasz z twojego punktu, masz 9 lat doświadczenia na YouTubie. Jak ty oceniasz takie zachowanie, czyli chęć nagrania kolejnego filmu? Ja jej napisałem, albo i właśnie jeszcze. Jak ty oceniasz to, że wysłała Przyzwoity. mi maila i Jedne nie pytanie zadałbym odpisuje? Czy Marcinowi, czy nie robi krzywdy fajnie swoim byłoby, dzieciom, to jak gdyby pokazuje drugi się w twórca internecie, na odpowiedział? jakie Czyli tematy mam się dwa pytania do wypowiada? ciebie. Jak Jeden uważasz syn zachowanie, zaraz jak idzie ocenia do liceum, zachowanie? czy nie Prostacji, że przeszkodzi nie mu to w odpowiedziała? relacjach z nowymi kolegami? No i co sądzisz o tym, o nagraniu drugiego filmu? Bo być może ja odpowiem na ten film kolejny raz. I co, i będziemy się tak w kółko. A prostracja, a skąd masz informację, że prostracja nagrywa drugi film? Bo opisała to. Przygotowuje na Twitterze swoim, napisała. I Tak, nawet ma, czekaj, nawet powiedziała, ile już ma 10 stron zapisanych. okej. To było dwa dni temu. To znaczy, oczywiście może to robić. Jeśli. Wiesz, to były takie dramy, albo były takie wymiany filmów, że było po 2-3 filmy, jakieś tam bitwy na argumenty, więc oczywiście ma do tego pełne prawo, szczególnie, że no, według mnie mija się z prawdą, wielokrotnie przedstawiłeś się w złym świetle, albo powiedziałeś, przekręciłeś jakieś tam słowa. Według mnie, po raz kolejny podkreślam, a druga sprawa jest taka, że to, że ci nie odpisała, miała do tego pełne prawo. Więc jeśli ktoś ci nie odpisuje, to jego sprawa. To, że ktoś mi nie pisze, to nie oznacza, że od razu będę miał go za kutasa, ponieważ, no nie wiem, napisałem do kogoś, ktoś nie chciał mi odpisać. Tyle, nie rozkminiam tego, wiesz? Dobrze, a przykładowo, kilka było takich manipulacji, których to moim zdaniem to była manipulacja moimi słowami. Ty uznałeś, że tam nic takiego nie ma i nie wiem, czy zgadzałeś się z tym, Jeśli co twierdziłem. nic nie powiedziałem na głos, to oznaczało, że się zgadzam. A jeśli coś powiedziałem, to oznaczało, że się nie zgadzam. Teraz nie chcę rozkminiać czegoś, co komentowałem tam 3 godziny, ponieważ niedokładnie pamiętam. Nie chcę też potwierdzić tego, co ty mówisz. Natomiast mówię, 3 godziny komentowałem twój ponadgodzinny film i wtedy zawarłem wszystko. Jeśli się z czymś nie zgadzałem, to mówiłem. Jeśli się z czymś zgadzałem, to również mówiłem. Jak coś uważałem za mniej ważne, to nie komentowałem. Jak coś uważałem za bardziej, to komentowałem. Tyle. Teraz nie chcę mówić No albo dobrze. potwierdzić czegoś, ponieważ nie pamiętam dokładnie, co mówiłem w przeciągu 3 godzin. Zrozumiałe. Bo miałem wrażenie, że błędy, które jej wytykałem, nie komentowałeś tego, czyli, i to było wiele razy, czyli uznajesz, że zgadzałeś się. Że może inaczej. Czy uważasz, że te moje wypunktowanie jej było słuszne i faktycznie dobrze to zrobiłem? W wielu momentach było chyba ze 2 albo 3 argumenty, które były ok, natomiast cała reszta była według mnie kompletnie nietrafiona. I że tylko dwa czy trzy, bo ja mam Tak. wrażenie, że tam, gdzie punktowałem, to nie odzywałeś się, nie komentowałeś tego. Czyli przyjmuję, że akceptowałeś, No, a teraz mówisz, że ale faktycznie tak. przed chwilą powiedziałem, że nie chcę tego potwierdzić, ponieważ nie pamiętam, co mówiłem na przestrzeni 3 godzin, więc nie chcę potwierdzić, ponieważ później będziesz tam mógł ewentualnie to gdzieś wykorzystać czy coś. Więc mówię, nie potwierdzam absolutnie, ponieważ nie pamiętam, co wypowiedziałem, nie pamiętam każdego słowa, które wypowiedziałem w przeciągu 3 godzin. Bo akurat dlaczego o tym mówię? Bo zwracałem na to jakby szczególnie uwagę. Wtedy, kiedy ja ją punktowałem, to się nie odzywałeś.
A wiem, że powiedziałeś, że jak coś jest dobrze, to tego nie komentujesz. Takich użyłeś słów. Tak. Okej, no dobra. No mówię, ale teraz jako puentę po raz kolejny mówię, że nie pamiętam teraz, co mówiłem w przeciągu 3 godzin. Jeśli wysłałbyś mi jakieś konkretne fragmenty, w których nie powiedziałem czegoś, to wtedy mógłbym się do tego odnieść, a teraz ciężko, żebym to robił. Szczególnie, że mówię, 3 godziny już to komentowałem, albo nawet ponad 3 godziny komentowałem ten film. Dobrze. A powiedz mi odnośnie tej twórczości. Między innymi skomentowałeś i tak się śmiałeś odnośnie martwej natury. Powiem tobie szczerze, nie przeczytałem, co tam było. Czyli nie przeczytałem, co ona opisuje, bo tam było chyba, że martwa natura i Zmartwiona. zniekształcona. A, Zmartwiona, martwa zmartwiona. natura, gra słów. W ogóle na to nie zwracałem uwagi. Nie chodziło mi o to, że mam w tym przypadku na opis zwrócić uwagę, Ale tylko zwróciłeś uwagę, chciałem. ponieważ powiedziałeś przecież, że martwa natura. Jako zdjęcie, jak martwa natura, Okej. jako zdjęcie. Okej. Tak samo użyłem słów street photo, też jako rodzaj zdjęcia. Okej. A powiedz mi, jak oglądałeś te zdjęcia? Biorąc pod uwagę, że ona nagrała kilka filmów, ja Nie nie oglądam tych wyciągnąłem filmów, nie oglądam wszystkich. tych filmów. Wiesz co, ja kompletnie nie oglądam tych filmów w frustracji, więc tutaj nie będę się opowiadał, ponieważ nie chcę palnąć głupoty. Widziałem jakieś tam fragmenty, ale żeby wypowiedzieć się jakoś bardziej, to musiałem coś więcej liznąć, powiedzmy. Tak samo jak twój cały film obejrzałem i dopiero później się wypowiedziałem na temat danej sytuacji. Więc tutaj nie chcę powiedzieć, że coś albo że tak, albo nie, ponieważ widziałem tylko fragmenty, które tak naprawdę pokazałeś i gdzieś tam chyba z rok temu jakiś również fragment, kompletnie jakoś mnie nie mój content, jeśli chodzi o te komentowanie zdjęć, więc ich po prostu nie oglądałem. No właśnie, i widzisz, powiedziałeś przed chwilą, że nie chcesz komentować prostracji filmów, chciałbyś obejrzeć jej filmy, żeby skomentować. Tak? Czyli chciałbyś obejrzeć jej kilka tych filmów, Nie, ale żeby jak, ją. jakbym, jak, nie, bo teraz odwrócisz to i powiesz, że powinienem obejrzeć twoje kilka filmów. Od razu powiem, Tak. obejrzałem twoje 6 filmów. Natomiast gdyby prostracja weszła na jednym filmie do kogokolwiek, w przedziale jest pociąg i drze się na cały głos, kurwa, subskrybujcie mnie, skurwysyny, więc wtedy zrobiłbym film, w którym powiedziałbym, prostracja nie powinna tak mówić, co to za chamskie zachowanie. I nie powiedziałbym o tym, że prostracja kiedyś nagrywała takie filmy, albo że nagrywa takie filmy, albo że na Instagramie ma takie zdjęcia, tylko powiedziałbym o tym jednym konkretnym filmie, albo o tym jednym konkretnym zdarzeniu. Nic więcej. To jest analogiczne do twojego. Także chciałbym, żebyś sobie naprawdę darował to, że jakieś takie teraz wkręcanie tego, że ja coś tam powinienem obejrzeć więcej filmów, ponieważ gdyby odwaliła jedną rzecz, to ja bym skomentował tą jedną rzecz. Dobrze, czyli jeżeli ktoś coś odwali, jakiś numer, jesteś w stanie to skomentować, Tak komentujesz jest. to. Czy skomentowałeś Friza, jego pomalowanie psa? Tego nie skomentowałem. Skomentowałem jego kurs. Czy nie uważasz, że skomentowanie i pomalowa że komentowa pomalowanie psa nie jest warte Mogłem to skomentowania, że to zrobić, nie miałem jest kilka innych istotne? tematów. Dlaczego żaden wielki twórca nie skomentował tego. Nie wiem, nie siedzę w głowie innych twórców, ale jak wspomniałem, dwóch chyba z twórców skomentowało kurs Freeza, więc jeśli teraz chcesz mi wytknąć to, że może nie tykam Freeza, ponieważ jest taki owaki, skomentowałem Wersów, skomentowałem, poczekaj, poczekaj, Abstrahuję skomentowałem Kamusia, który był większym kanałem ode mnie, skomentowałem Natsu, która również jest większym twórcą, skomentowałem Boxdela, Wojtka Golena, Fame MMA, więc skomentowałem Lil Masti i tak jak wspomniałem wcześniej, Freeza skomentowałem teraz i chyba jakiś rok temu, więc wybieram tematy, które są, nawet niektóre są na czasie, ale z czasem jest po prostu tak, że muszę wybrać jakiś temat, a później on już jest nieco przestarzały, więc tyle. Czy nie uważasz, że właśnie temat tamtego Friza i psa nie był warty poruszenia? Moim Ojejku, zdaniem tak. no dobrze, twoim zdaniem, to czemu o tym nie nagrałeś? Może nagrałeś? Nie. A czemu o tym nie Ja nie nagrałeś? nagrywam takich rzeczy. Ale Ja nie nagrałeś nagrywam takich o rzeczy. Natsu, a mówisz, że ta sytuacja również jest ważna. Tak, ale psa, bo nie widziałem tego. Ale, Nie to, muszę ja, ale wszystko ja, ja, widzieć. ja, też, ja też nie widziałem. Wiesz Nie co, ja chcę. dopiero Ja później się o nie tym chcę. dowiedziałem.
Ja Ja jestem ukarany. dowiedziałem się o tej sytuacji w momencie, kiedy oni już usunęli ten fragment. Ja nie jestem kanałem typu komentarzy. Ale robisz to, ale Czasami komentujesz ostatnio. Ostatnio powiedział, ostatnio skomentowałeś nie Mandzia, tylko ostatnio. Zeba, skomentowałeś Natsu. No bo to jest związane z tym, no to No to jest dlatego komentowanie. skomentowałem. Natomiast komentuję i czasami się wypowiadam na różne rzeczy, ale to nie jest tak, że tym się zajmuję. Okej. Nie, czasami coś mi wpadnie, nie wiem, teraz zmieniły się przepisy ruchu drogowego, o tym powiedziałem też, ale to nie jest tak, że się tym zajmuję. Natomiast kanały komentary, jakby zajmuję się komentowaniem przeważnie innych twórców. I dla mnie zastanawiające jest to, dlaczego przykładowo nikt z wielkich twórców nie nagrał o psie. Poczekaj, zaraz ci A powiem. wydaje mi Zaraz, się, że to zaraz, była, przeczekaj, zaraz ci odpowiem na że to była pytanie. duża wpadka. Zaraz ci odpowiem na pytanie. To był 10 października 2020. I zaraz ci powiem, dlaczego nie nagrałem o psie Friza. Ponieważ 9 października nagrałem film o Szymonie Zapartym, który obrażał Polaków. Następny mój film to był. Następny drugiego. A nie, wcześniej, przepraszam. 2 października była Cała Prawda o Okiem Fabiana. Bardzo film ważny. Natomiast dalej był Ralf Fera, najgorszy homo influencer w Polsce, i był to film o tym, jak osoba, jak twórca internetowy nie tylko oceniał influencerów homoseksualnych w Polsce i dawał im ranking, że kto jest na pierwszym miejscu, a kto jest na 10 miejscu, ale również robił coming outy bez ich wiedzy. Dlatego właśnie na przykład między innymi nie nagrałem filmu o psie Freeza. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, o całej sytuacji dowiedziałem się chyba jakoś tydzień albo 2 tygodnie później, jak już film, znaczy jak już fragment został wycięty. A, od razu mówię, że jeszcze trochę będziemy kończyć, bo ja jeszcze chcę trochę poprowadzić Rozumiem. live'a, a już tutaj czat ma dość, ewidentnie. Okej. To jeszcze pytanie takie komentowałeś Hama i Prostaka, czyli te moje screeny. Wiesz, Jakie, że to ale do czego to jakie dotyczyło? screeny? No tam były screeny odnośnie Hama i Prostaka. Nie komentowałem tego. Czyli Widziałem, że wyświetlono, ale nie przeczytałem, więc nie skomentowałem tego. nie, był komentarz taki, że jeszcze nie obejrzałeś do końca, a już powiedziałeś, że Prostacja ma rację. Nie, nie, Musisz nie. powrócić do tego o tym. No to jak I znajdziesz ten fragment, to możesz mi wysłać, aczkolwiek nie powiedziałem, że no, Prostracja ma rację. mam, że od razu, zanim odsłuchałeś całość materiału dotycząca właśnie tej sytuacji i tego, o czym ja rozmawiam z nim, to już powiedziałeś, tak, ma rację, ale nie obejrzałeś do końca. Po raz kolejny A czy uważasz? Poczekaj, Ale to nie, dobra, dokończmy. Po raz kolejny mówię, jeśli no. faktycznie tak było, no to chciałbym zobaczyć fragment. Wydaje mi się, że czegoś takiego nie powiedziałem. Także jeśli masz fragment, to możesz mi wysłać, nie wiem, czy jutro, czy pojutrze, możesz mi wysłać, ja czegoś takiego sobie nie przypominam. No, to jest nieważne. A powiedz mi teraz taką rzecz. Już będziemy kończyć. Jesteśmy na końcu filmu. Bitka. Tak. Uważasz to, że to była manipulacja, czy też nie? Wsadzanie. A propos wsadzania, zaraz też powiem. Prostracja mogła uznać, że chodzi o bitkę, szczególnie, że powiedziałeś, że pokazywałaś jaja na ulicy. To jest pierwsza sprawa. I co to znaczy według ciebie? No, że byłeś twardziel. W jakim Ja bym tak sensie? to zrozumiał, że byłeś twardziel, że nie było na ciebie kozaka. Dobrze, to teraz odpowiem ci przykładowo dzisiejszy dzień. Jestem z dziećmi, kupujemy, żeby to nie było jakichś skojarzeń, kupujemy lody. Jednemu wypadł lód, drugiemu też. Po prostu były słabo przymocowane do tego. I ja co robię? Idę i mówię o tym. Pani wymieniła mi tego loda. Wymienili mi te dwa lody, bo one spadły zaraz przy tej pani. I mówię swoim synom, że właśnie ktoś inny nie powiedziałby o tym. Nie poszedłby jakby złożyć reklamacji. I na tym też uważam, że na przykład te tak zwane jaja polegają na tym, że jesteś w stanie się odezwać. To nie chodziło mi o żadną bitkę, tylko chodzi mi o to, że jesteś w stanie z kimś porozmawiać. Ja na przykład jak komuś, niektórzy mnie nie lubią za to, bo ja na przykład jak mam coś komuś do powiedzenia, ja powiem. O to mi chodzi, konfrontacja. I dlatego mi w ogóle nie chodziło, nawet gdybym tak myślał, ale w tym przypadku nie chodziło mi w ogóle o jakiekolwiek używanie siły, natomiast ona dopowiada bardzo dużo rzeczy, dopowiada.
Tak jak ty na I swoim filmie, to dla niej. w odpowiedzi dla niej. Jeszcze raz, przepraszam. Mówię, że tak samo jak ty w odpowiedzi do jej filmu. Również wsadzałeś jej w usta słowa, których nie wypowiedziała. Trzy sytuacje Jakie takie na były. przykład? Trzy sytuacje były, nie pamiętam dokładnie, pamiętam, że były trzy sytuacje. Na ten moment No nie pamiętam. może ona to w swoim filmie, nie wiem, Możliwe. wytknie i tak dalej. Jak najbardziej. No dobra, no nie wiem, czy to już wszystko z mojej strony raczej, wiesz. Dziękuję Tobie, że porozmawialiśmy, no i tyle, tak? Mam No nadzieję, nic. że nie było negatywnie, tak? Że nie było No cóż. źle. No tutaj mam nadzieję, że nie liczyłeś, że będę jakiś. Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, byłbym zupełnie inaczej nastawiony, gdyby obeszło się bez wszystkich wyzwisk. Jeśli by nie było wyzwisk, to rozmawiałbym zupełnie inaczej. Natomiast w momencie, gdy rozmawiam z kimś, kto godzinę temu zwyzywał mnie od tchórzy, osób żałosnych i manipulatorów, no to z taką, no to nie będę jakoś pozytywnie ani przyjaźnie nastawiony w rozmowie. Także Ale tyle ode mnie. wiesz, od tego to się zaczęło. To znaczy, wiem, od To się czego się zaczęło zaczęło, ale to już. Tak? Od nazwiska. Tym się przejąłeś. Ale to moje zdanie. Poczekaj. Tu nie chodzi o nazwisko, bo ja teraz nie powiedziałem nawet o nazwisku. Powiedziałem tylko o tym, co ty mówisz na mój temat. Tyle. Ale to później. Jak kończą mu się argumenty, później. To dobrze, to dobrze, się ale, mówiłem, no dobrze, ale to później, później powiedziałeś, że jestem przewrażliwiony i tak dalej, i tak dalej. I twój ton wypowiedzi był taki, że już robisz, że jesteś wyżej, że jestem niżej. Także tyle. I tyle chciałem powiedzieć i na tym zakończę, ponieważ już o tym temacie rozmawialiśmy chyba ze dwa razy na samym początku. Dobra, dzięki za rozmowę. Trzymaj się, cześć. Na razie. Ta gwiazdka wa, jaki ten typ jest męczący. Usuń znajomego. Wiesz, dlaczego nie chciałem rozmawiać? Bo wiedziałem, że nic z tej rozmowy nie wyniknie. Godzinę temu mówię? Dobrze mówię? Godzinę temu zaczęliśmy rozmawiać, tak? Godzinę, kurwa, nawet może wcześniej. Godzinę, powiedzmy, że godzinę. Godzinę temu zaczęliśmy rozmawiać i jesteśmy na takim, wiemy tyle samo. Jesteśmy na takim samym etapie jak godzinę temu. Od razu po rozmowie usunął mnie na Discordzie, żebym nie mógł z nim więcej dyskutować. Zmierzony, tak. Wiedziałem, nie chciałem rozmawiać, ponieważ wiedziałem, że z tej rozmowy nikt nie wyniknie, że nie dojdziemy do niczego kompletnie. Kompletnie do niczego. Autentycznie. Wiedziałem po prostu, że do niczego nie dojdziemy, że do niczego ta rozmowa nie doprowadzi. Że będziemy na takim samym etapie, jak godzinę wcześniej, tylko będziemy zajebiście zmęczeni. Do czego doszliśmy? Do jakich wniosków? Do jakich wniosków doszliśmy? Że nazwał mnie oszustem, nie, przepraszam, nie oszustem, że nazwał mnie tchórzem, manipulatorem i że jestem żałosny i że to później się okazało, że to jest jakoś w ogóle, że od nazwiska to wyleciało. I chyba ze 4 razy o tym gadaliśmy. A, i dowiedziałem się, że na plaży był. Kurwa, no. No wiem, dlaczego? Dlatego może z Marcinem youtuberzy nie chcą gadać. Coś tam psychologia tu mówi. A, kurwa, ale argument z psem Frizę był zajebisty, nie? Dlaczego o tym nie nagrałem? Dlaczego nie nagrałeś, kurwa? A dlaczego ty nie nagrałeś? No bo nie nagrałem. Zajebiście. Generalnie facet chyba wychodzi z założenia, że dostrzega i rozumie coś, czego większość nie ogarnie i stawia z automatu ponad nich. No tak to brzmiało. Tak to brzmiało i wielokrotnie odniosłem wrażenie, że Marcin chce wmówić mi coś, a jak ja nie dawałem sobie tego wmówić, to była zmiana tematu. Iż na lodach dzisiaj był, o, ale poczekaj. Pluję proste fakty i feministki jeszcze. A właśnie, a propos feministek. I że czemu nie chcesz się wypowiadać? No bo kurwa nie chcę. A pogadajmy o polityce jeszcze. Wpiździ o politykę. To dobrze, to pogadajmy kurwa o łowieniu ryb. Ach kurwa, szczupaki są zajebiste, nie? A karpie kurwa jedzą gnój. A powiem wam, że taką wędeczkę sobie kupiłem. Uch. A za nętę jaką kupiłem? Wszystkie karasie moje. No ale po chuj. Po chuj.